niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już 27 niedziela w ciągu roku, tak zwana zwykła. Zapraszam wszystkich do przyjęcia Bożego Słowa, które dla nas jest takim duchowym pokarmem dla naszej duszy, naszego serca i naszego życia. Najważniejszym pokarmem. Mamy ten pokarm dla ciała, który jest ważny, na który ciężko pracujemy, o który troszczymy się, i to jest czymś właściwym. Bo jak święty Paweł mówił, kto nie chce pracować, niech też nie je. Natomiast człowiek jest powołany do pracy, ale i do modlitwy. Modlitwa i praca. Dwie rzeczywistości, które najbardziej służą człowiekowi, jego osobowemu rozwojowi. Modlitwa, życie duchowe, głębokie. Kontakt ze Słowem Bożym. I dlatego też sięgamy do tekstów Pisma Świętego. Pierwsze czytanie jest z księgi proroka Izajasza. Izajasz mówi o winnicy, że pewien przyjaciel miał winnicę na żyznym pagórku. Okopał ją, oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł i spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. To jest metafora odnosząca się do narodu wybranego, izraelskiego. Za pomocą tej przypowieści o winnicy, jej historii, chce prorok Izajasz powiedzieć o narodzie wybranym, izraelskim. Tak jak ta winnica zaopiekowana przez właściciela, który zrobił wszystko w niej i zabezpieczył ją zewnętrznie, i okopał, i dopływ wody sprowadził, ona jednak nie wydała owoców. Tu jest pokazana rzeczywistość narodu żydowskiego, który wybrany przez Boga, prowadzony w wielką prawdę, w Bożą miłość, Bóg z nim zawarł przymierze. Oni nie odczytali tego w sposób właściwy. Ciągle mieli swoje myślenie, bardzo dalekie od Bożego zamysłu. Oni zawsze tworzyli sobie swoją tradycję, nie szli zdrową drogą tradycji Słowa Bożego. Dlatego prorok zapowiada, że będą odrzuceni, że winnica będzie rozgrabiona, zostawiona na pastwę, czyli właśnie na jak gdyby taki los zgotowany przez nienawistne narody sąsiadów. Do tej tajemnicy winnicy nawiąże też i Pan Jezus i opowie taką przypowieść, że pewien gospodarz założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. To jest jak gdyby powtórzenie tej rzeczywistości z pierwszego czytania. Jednak Bóg nie daje za wygrane. Posyła swoich proroków, którzy upominają naród, przestrzegają. Oni jednak chwytają jego sługi i czytam, jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Ale i oni nie uszanowali Syna Bożego, przeciwiali się jego nauczaniu, wątpili w jego posłannictwo, znienawidzili go, a wreszcie skazali na śmierć. I stawia pytanie Pan Jezus, co zrobi z nędznikami, którzy dopuścili się tak strasznego czynu? Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Tak, człowiek może być tak jakoś zapatrzony w siebie, w swoje płytkie myślenie, które przysłania mu obiektywną prawdę, że
rozminie się z obiektywną prawdą, z Bogiem, który jest miłością, może się rozminąć i wtedy na własną rękę ponosi wielką krzywdę, bo sam sobie niszczy zbawienie. Nie przyjmując Jezusa, sam się wyklucza z tego wielkiego zbawienia. Bóg nie działa na siłę, na przemoc. Bóg człowiekowi ofiaruje największe dary własnego Syna. Ale jeśli człowiek zatnie się w swojej pysze, no to po prostu sam na własną rękę wydaje na siebie wyrok. Wyrok. Bardzo niebezpieczny wyrok. Dlatego też jesteśmy wezwani do drogi pokory, która nam pomaga odkryć żywą osobę Jezusa we wspólnocie Kościoła. Jezus żyje w Kościele, w tej winnicy prawdziwej, którą nieustannie uprawia, o którą się troszczy, którą karmi swoim słowem i ciałem, którą oczyszcza w sakramencie pokuty. Troszczy się o świętość każdego z nas. Miejmy tę głęboką świadomość i wdzięczność Panu Jezusowi, ale i pragnienie, by z Jego łaską i z Nim współpracować przez modlitwę, mszę, komunię, częstą spowiedź, przez właśnie życie według Bożego prawa. Święty Paweł też powie, że bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Święty Paweł mówi, żebyśmy z Bogiem współpracowali, bo Bóg nas kocha nieskończoną miłością i pragnie dla nas najwyższego dobra. Nikt tak nas nie kocha i nikt tak nie pragnie naszego dobra jak Bóg. Kto dzisiaj odrzuca Boga, to widzimy, co wyprawia w świecie, jaki buduje świat bez Boga. Natomiast z Bogiem świat jest pełny harmonii, pełny miłości, pełny prawdy, dobra, szacunku. Pełny pokory przede wszystkim, która nie ulega złu, grzechowi, ale wybiera prawdę obiektywną, dobro. Zapraszam na Eucharystię, abyśmy mogli stawać się mocni mocą Jezusa. Szczęść Boże.